i te drzwi, te słynne drzwi Smyslow były otwarte. Ja się tego nie spodziewałam. Myślałam, że za drugim razem znowu będą zamknięte, a tymczasem one były otwarte. Ja się trochę przestraszyłam i cofnęłam się. Słuchajcie, kto mnie teraz ogląda, kto jest na tym filmiku, niech kliknie koniecznie łapeczkę w górę. No ale kto chce oczywiście, zrobimy tak. Każda łapeczka w górę doda mi więcej odwagi. Pamiętajcie też o subskrypcji, o tym czerwonym przycisku z dzwoneczkiem. Jeśli jesteś nowa, nowy, możesz zostawić subskrypcję, ja się bardzo z tego ucieszę. No i wbijajcie też na mój Instagram, tam możecie do mnie napisać, możecie mnie zaobserwować, możemy sobie przeprowadzić jakąś rozmowę. O, tutaj Wam się zaraz pokażę, link do Instagrama będzie w moim opisie. O, a spójrzcie teraz na to, jaka altanka ślicznie oświetlona, tak świątecznie tutaj jest w ogródku Smyslow i on nie wie, że ja już tu jestem. On chyba nie ma zielonego pojęcia, że ja jestem tak blisko i ja już otworzyłam te drzwi i prawie przez nie weszłam. No dobra, trochę się przestraszyłam, ale to nic. Dobra, zrobimy kolejne podejście. Ja teraz wejdę. Uwaga, widzowie, ja wchodzę do środka. Tylko zrobimy to bardzo po cichu, bo nie wiemy, czy tutaj jest na pewno Smyslow, a może jest ktoś inny z jego rodziny. Nie możemy nikogo przestraszyć, bo będzie, że jesteśmy jakimiś złodziejami. Więc po cichu. Ej, zobaczcie, jak zimno jest. Para z ust mi leci. Patrzcie. Wow, ale chłodno. Dobra, idziemy się trochę ogrzać do środka. Wchodzimy, koniecznie wchodzimy. Dobra, no chyba, że teraz znowu jakimś cudem będzie zamknięte, no ale chyba niemożliwe. Dobra, widzowie, wchodzimy po cichu, albo najpierw jeszcze zapukajmy. Smyslow! To ja, Lemon Demonka. Wchodzę do środka. Dobra. Na 3, 2, 1, wchodzimy. Otwarty. Wytrzemy buciki, żeby nie nabrudzić. Widzowie, wchodzimy do domu Smyslow. Zaraz Wam tu wszystko pokażę. Wow, spójrzcie na to. To jest jakiś skrzacik. Ojej, jaki słodki. Ej, no on nie ma oczu, ma tylko jakąś brodę. Kojarzycie go? Jakie długie nogi w ogóle. Ej, tutaj jest mokro. Wygląda, jakby ktoś przed chwilą stąd wychodził. O, jakieś różowe klapki, takie fioletowo-różowe. Mój ulubiony kolor, to może dla mnie. W ogóle jest tak mokro na dworze, jest dużo śniegu, może powinniśmy ubrać te klapeczki. Ja jestem Lemon Demonka, ja jestem czysta, dbam o porządek, więc no nie możemy tutaj nabrudzić. Ubieramy, ściągam teraz buciki. Ojej, ale ciężko. O dobra, bierzemy te klapeczki. O. Ej, ubierzemy sobie. Jedna. O, patrzcie, jakie mam fajne skarpetki, takie świnki. Ej, idealnie pasują te laczuszki do moich skarpetek. Dobra, one są chyba dla mnie. Zobaczmy, co tutaj jest innego. O, tutaj jest jakiś odkurzacz, tą rurę od odkurzacza ja widziałam przez okno. Czyli to naprawdę był odkurzacz. O, tutaj właśnie pukaliśmy do tego okna. Patrzcie tutaj. Tutaj byliśmy na zewnątrz, a teraz jesteśmy w środku. Nie, jak ja się cieszę. Patrzcie na to. Tutaj jest jakiś plecak i ciuchy. Czy to Smyslow? Czy Smyslow się gdzieś wyprowadza, gdzieś wyjeżdża? Może on się pakuje, bo jedzie mnie szukać? A ja jestem już w jego domu, tylko go nie ma. A może jest? Dobra, może go zaraz znajdziemy. Tutaj znowu są jedne drzwi i drugie drzwi. Gdzie mamy iść? Zobaczymy. Halo, Smyslow, jesteś tu? Chodzimy. Otwarte. Ej, to jest łazienka, zobaczcie. O, jakiś dywanik, jeden, drugi. Tu jest jakiś hałas. Ktoś wstawił pranie. Ej, do końca tego prania zostało 12 minut. I niedawno wstawiał pranie. To może Smyslow był, o ja. Dobra, wychodzimy stąd. To jest jednak łazienka, to nas nie obchodzi. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. O, tutaj na ścianie wiszą jakieś piękne obrazki. O, góry, jakieś potoki, kamienie, las. To chyba Tatry. Może Smyslow lubi góry. Lubi jeździć w góry. Ja też lubię. Może kiedyś pojedziemy razem. O, i patrzcie, tutaj jest jakiś Mikołaj, gwiazdor. O, ale ma chude nóżki tutaj. I rękawiczki, jakaś broda. O, fajny, cześć. Widziałeś Smyslow?
No weź powiedz, widziałeś? Jest tutaj czy nie? No weź odpowiedz. Aj, dobra, on nie gada. Patrzcie na to, jak jest straszny. Dobra, idziemy dalej, bo jest ciemno. Patrzcie, też jakieś wazoniki, kwiatki. Ej, naprawdę ktoś tutaj kocha zieleń i żyrafa. Uuu, jaka długa szyja, taka uuu. Zapukamy. Wchodzimy. Ej, tutaj jest kolejna torba. Może rzeczywiście Smajsł gdzieś wyjeżdża. O nie, jak on naprawdę chce jechać mnie szukać, a ja jestem tutaj w jego domu tak blisko i go nie ma. No nie, widzowie, musimy go jak najszybciej znaleźć. Ale najpierw poszukajmy tutaj w tym pomieszczeniu. To jest chyba kuchnia, tutaj są krzesła, stół. Ej, patrzcie tu na to. Tutaj są jeszcze też kwiatuszki. I jeden, i drugi, i trzeci. Ale ładnie. Ojeju. Jak super, że ktoś tak kocha. Ej, ile tutaj jest ozdób? Tutaj kolejny Mikołaj. Ej, chyba jakiś grający. Zobaczymy? Czy działa? Ej, nie działa. O, coś tam trąbi, ale słabo. No i tutaj kolejny kwiatek. Wow, i tutaj jakaś latarenka. Ej, podoba mi się, jak to jest dom Smajsłów, to mi się bardzo podoba. I tutaj też jakaś przytulanka świąteczna i tu jakieś kwiatuszki. Ej, jak ładnie, naprawdę, ale mi się podoba. Ej, napiszcie w komentarzu, czy też wam się podoba. Też macie tyle ozdób i kwiatuszków w domu? Wow, i różowe, takie różowo-białe storczyki, ale to chyba sztuczne. Ej, myślałam, że to może dla mnie, ale ja nie lubię sztucznych kwiatów. Dobra, szukamy dalej. Patrzcie na to. Tu wygląda, jakby ktoś spał. Może to był Smajsłów. Ale to jest przykryte, takie pościelone, ładnie. O, i tutaj kolejny jakiś krasnal. Tak jak przed wejściem. Nie wiem. Ej, zobaczymy, czy jest wygodnie. Wow, wygodnie. Ale ładny taki siwy kocyk. Wow. Kurczę, jestem pod wrażeniem. O, patrzcie dalej. Tutaj znowu kwiatuszki. Jeden kwiatek, drugi, trzeci, czwarty, jakieś drzewka. No jeju, ile różnych doniczek. Ile różnych kwiatuszków, drzewek. O, tutaj kaktus. Wow, naprawdę bardzo dużo. Nie widziałam nigdy u nikogo w domu tyle kwiatków. O, i patrzcie. Tutaj to my byliśmy tam z drugiej strony, a teraz jesteśmy w środku. Wow, i patrzcie na te motylki. Jeden, drugi. Ale ślicznie, no ja. I tutaj też kwiatki, no same kwiatki. Ej, słuchajcie, bo może jak tutaj są same kwiatki, to tutaj nie mieszka Smajsłów, tylko jakaś dziewczyna. Może my się pomyliliśmy, ale może on też lubi tak ładnie sobie ustroić, takie ładne ozdoby, jakieś elementy dekoracyjne. No, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Wszystkiego się pewnie dowiemy, jak się z nim spotkamy. On nam wszystko opowie tak w prawdziwym życiu. Ale teraz może wejdziemy przez te schody. One dokądś prowadzą. Na dole nie ma Smajsłów, więc może będzie u góry. O, tutaj jest jakiś włącznik do świateł. Ale nie, nie będziemy zapalać światła, bo nie wiemy, czy kogoś tutaj w domu nie ma. Nie możemy nikogo przestraszyć, bo pomyślą, że jestem złodziejką. A to nieprawda, ja tylko szukam Smajsłów. Ej, dobra, wchodzimy. Trochę dużo tych schodów, zobaczcie, one aż tam prowadzą wysoko. Dobra, idziemy. Jeden, drugi. Ale cicho tutaj jest. Ej, naprawdę chyba tutaj nikogo nie ma. Zobaczymy zaraz. Zapaliło się światło. Patrzcie. Ło, dobra. To chyba jest na jakiś czujnik ruchu czy coś. I patrzcie na to. Tutaj są znowu drzwi. Jedne, drugie, trzecie. I wszystkie takie same. Może zapukamy do każdego. Ej, do wszystkich pukamy. Może ktoś tu jest i nam otworzy. I patrzcie na to. O, co to jest? To prowadzi gdzieś tam. Może tam jest Smajsłów u góry? Wy coś wiecie na ten temat? To są jakieś schody, one prowadzą do góry. Może tam jest Smajsłów? Smajsłów, jesteś tam? Ale cisza. Nikt nie odpowiada. Ej, trochę przerażające, bo tam jest tak ciemno. Dobra, zamknijmy to, ja nie wiem, co to jest. Zamknijmy to. Ale musimy jeszcze zapukać tutaj. Tutaj
też cisza. O, tylko to światło się zapala. Ale rzeczywiście, tutaj jest czujnik ruchu. Dobra, nie musimy się bać. To tylko czujnik ruchu. Ej, tutaj jest jakaś szpara, ale jest zamknięte. A tu? Tutaj też jest zamknięte. I tutaj też! Wszędzie jest zamknięte! Jeśli ktoś tu jest, ktokolwiek, niech mi otworzy! Smajslo, jesteś tu! Jestem już tak bardzo blisko! Co? Zapaliło się tutaj światło! Smajslo, czy to ty?